Co on chce ci powiedzieć? Karta miłosna, Liebes Orakel, czyli orakel miłości. Botschaften von Herzen, czyli przekazy z serca. Przekazy płynące prosto z serca. Od niego, od osoby wam ukochanej, dla was. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów, nowych widzów, którzy dzisiaj pierwszy raz odkryli mój kanał Orakel Miłości u Loeli. Zostańcie ze mną. Zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem u góry. Wtedy dostaniecie codzienne, darmowe wróżby, premierki filmów z różnymi tematami, z różnymi taliami wróżb, wróżenie na różne zagadnienia miłosne i horoskopy i rozkłady tygodnia, karty anielskie, rytuały. Proszę, zasubskrybujcie mój kanał. Oczywiście zapraszam do komentowania, lajkowania z łapką w górę. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Jesteście w potrzebie, nie wiecie co zrobić, potrzebujecie impulsu do działania, motywacji, pomocy, wsparcia. Napiszcie mi e-maila, a ja wyślę wam warunki takiej wróżby indywidualnej. Zapraszam na wróżby indywidualne, które opierają się oczywiście na waszych datach urodzenia i zdjęciach i są dokładne. Dzisiaj, kochani, mamy dwie grupy. Grupa pierwsza, serduszko czerwone z napisem I love you. I grupa druga, aniołek czerwony. Wybierzcie sobie jedną z tych grup, serce pierwsze, serce drugie lub kamień, serduszko czerwone, kamień, aniołek. I zaczynamy. Co on chce ci dzisiaj powiedzieć? Zaczynamy od grupy pierwszej, serduszko. Seksuelle Vereinigung. Wow. No już od razu mnie zatkało, więc tutaj jeśli macie jakiś kryzys, jakieś niesnaski w waszej relacji, jakieś dyskusje, ciche dni, tutaj on myśli, że seksualne pojednanie, seksualna jakby taka zgoda, tak? Zgoda poprzez seks byłoby najkorzystniejsze, najlepsze. Respektiere den Ort in anderen, wo ihr beide eins seid. Ok, czyli respektujcie to miejsce, gdzie jesteście razem ze sobą pojednani, gdzie jesteście jednością, gdzie jesteście jakby jednym ciałem połączonym. Oczywiście w seksie jesteście połączeni w jedność i on takiej jedności bardzo pragnie, czyli seksualne pojednanie, zgoda po tych wszystkich jakichś waszych turbulencjach poprzez seks dla niego byłoby właśnie czymś właściwym, również oczywiście tym, czego on pragnie. Także jeśli on napisze lub zadzwoni i będzie insynuował jakieś takie intymne tutaj zbliżenia, to już wiecie, co on chce wam przekazać i powiedzieć, że właśnie seks jest tą jedyną jakby tu metodą na wasze pojednanie. Dziękuję grupie pierwszej, zapraszam grupę drugą, która wybrała właśnie oto ten kamyczek z aniołkiem i zobaczmy, co wasza osoba ukochana chce wam dzisiaj powiedzieć. Wow! Zwillingsseelen. Czyli bliźniaczy płomień. Jesteście bliźniaczym płomieniem i czujecie bardzo swoją obecność, pomimo że się być może nie widzicie, nie kontaktujecie, ale czujecie swoją obecność, ponieważ jedność między nami, wami, pojednanie między wami jest bardzo silne. Jest to pojednanie poza
Poza waszą świadomością jest to pojednanie bardzo silne, które jest też jakby dane wam z przeznaczenia ze wszechświata. Tak, czujecie się duchowo, czujecie bliskość swoją, możecie czytać być może nawet telepatycznie swoje myśli, możecie być może przekazywać sobie myśli, tęsknicie za sobą, jesteście właściwie jednością, pomimo tego, że nie widzicie się regularnie. Eure Leidenschaft ist entflammt. Czyli wasza tęsknota, wasze piękne jakby bycie ze sobą, tak, jest bardzo tutaj gorąca. Bardzo namiętna, tak? No, na pewno ta karta mówi o tym, że jeśli jesteście bliźniaczym płomieniem i to czujecie, to na pewno nie da wam spokoju ta relacja, tak? Ponieważ takie relacje są też trudne i trwają długo. Także na pewno się też męczycie z taką relacją, ponieważ no, czujecie cały czas właśnie obecność tego partnera i ta Leidenschaft, czyli ta namiętność, ta pasja dla was jest ciągle bardzo obecna, bardzo gorąca, bardzo rozpalona, entflammt, czyli rozpalona, tak, gorąca. Wasza namiętność jest, tak jak mówię, rozpalona, gorąca i to czujecie oboje. To wam chce przekazać wasz partner. Dziękuję serdecznie dwóm grupom i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.